Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Pan Artur Wylandowski z Wałbrzyskiego Aktywnego Centrum Wypoczynku AquaZdrój. Witam bardzo serdecznie. Witam Pana, witam Państwa. Panie Arturze, długo oczekiwana inwestycja, ale już od 2 miesięcy funkcjonuje w Wałbrzychu. Proszę mi powiedzieć, czy według Pana Wałbrzyszanie powinni być zadowoleni z tej inwestycji? Od początku tak naprawdę odwiedziło nas kilkadziesiąt tysięcy Wałbrzyszan. W pierwszym okresie to przede wszystkim był basen. Od 1 sierpnia mamy również uruchomioną saunę, mamy również uruchomione pierwsze piętro, czyli siłownie, korty do squasha, sale fitness. Również musimy pamiętać o tym, że były mecze na hali widowiskowo-sportowej i te opinie, które się pojawiły, to są naprawdę bardzo dobre. A co nas najbardziej cieszy, że klienci, którzy przychodzili w tym okresie promocyjnym, również bardzo często odwiedzają nas teraz, więc wyrobiliśmy sobie naprawdę rzeszę stałych klientów. No właśnie, mówił Pan o okresie promocyjnym. Okres promocyjny się już skończył i spółka funkcjonuje już normalnie. Dokładnie tak. Od 1 sierpnia te ceny promocyjne, które obowiązywały w lipcu, zastąpione zostały już takimi docelowymi stawkami. Także wprowadzone zostały również taryfy grupowe i inne, myślę, udogodnienia, które pozwalają na korzystanie przez ten okres bardzo dużych grup. Mówimy tutaj o specjalnych kartach, takich jak górnik, kuracjusz, rodzina dla seniorów. Te taryfy grupowe, które pozwalają naprawdę w bardzo korzystnych cenach korzystać z naszego obiektu. Szczegóły są oczywiście na Waszej stronie internetowej, tak? Dokładnie tak. Mamy tak naprawdę ofertę dla każdego, więc myślę, że trzeba zapoznać się z tymi cennikami, trzeba się zapoznać również z możliwościami korzystania do godziny 15 w dni powszednie, więc zachęcamy do korzystania. Niewątpliwie domeną Wałbrzyskiego Centrum Aktywnego Wypoczynku są wydłużone godziny. Rzeczywiście, ponieważ od 1 sierpnia funkcjonujemy już zdecydowanie dłużej, zdecydowanie również dłużej niż inne podobne obiekty, bo od 6 do 23. I trzeba powiedzieć, że o godzinie 6 przychodzą pierwsi klienci, którzy przed pracą jeszcze korzystają z basenu, przede wszystkim sportowego. Po nocnej zmianie. No, być może to również są tacy, którzy rzeczywiście mogą pojawić się po nocnej zmianie u nas. Natomiast to są osoby bardzo aktywne. Korzystają z basenu sportowego, przepłyną kilkadziesiąt nawet kółek tego basenu, idą do pracy, ale są też osoby, które również jeszcze w tych godzinach późniejszych, około 22, pojawiają się, korzystają z naszego obiektu, więc myślę, że to jest dobry pomysł i dla tych osób jak najbardziej aktywnych to dobra oferta, zresztą zgodnie z tym, co my proponujemy, Centrum Aktywnego Wypoczynku. Czyli podsumowując, od godziny 6 do godziny 23 czynny jest AquaZdrój. Dokładnie tak, ta część basenowa przede wszystkim od 6 do 23, część sportowa od 7 do 22, więc też są to bardzo długie godziny. Spółka AquaZdrój to niestety nie spółka komunalna, ale spółka prawa handlowego. Z natury rzeczy powinna być nastawiona na zysk. Jak to Wy przewidujecie u siebie z tego względu, że krąży taka opinia w Polsce, że parki wodne niestety przenoszą minusy? Spółka AquaZdrój jest spółką miejską, należącą w 100% do gminy Wałbrzych. Natomiast to pokazuje, że my jesteśmy również nastawieni na realizację celów społecznych. Celów gminnych skierowanych do lokalnej społeczności. Natomiast naszym atutem w stosunku do innych parków wodnych jest wielość tych funkcji. My nie opieramy się tylko i wyłącznie na basenie. Mamy również saunę, mamy siłownię, mamy salę fitness, mamy korty do squasha, przy których się teraz znajdujemy, mamy halę, ale mamy również hotel. Hotel akurat wraz z gastronomią to jest ta część bardziej komercyjna, która może przynosić zyski, więc prawdę powiedziawszy, dzięki połączeniu tych wszystkich funkcji nie nastawiamy się tylko i wyłącznie na jedną część i to powoduje, że korzyści finansowe są zdecydowanie większe. Tak jak Pan wspomniał, hala widowiskowo-sportowa to nie tylko wydarzenia sportowe, ale przede wszystkim muzyczne i właśnie widowiskowe. Rosyjski balet zagości w Wałbrzychu. Hala rzeczywiście z założenia była przygotowana na to, żeby oprócz
rozgrywania tutaj spotkań, koszykówki czy siatkówki. Była to również hala przeznaczona na koncerty i widowiska. Jest bardzo dobre nagłośnienie, jest taki układ publiczności, żeby można te widowiska w jak najlepszy sposób odbierać. Jest możliwość również koncertów na samym parkiecie i udziału w tym publiczności. A rzeczywiście bardzo ważne dla nas wydarzenie 12 października, Balet Rosyjski, Jezioro Łabędzie, wielkie wydarzenie kulturalne w Wałbrzychu. Zachęcamy wszystkich, bilety już od 40 zł, więc myślę, że na tak wielkie wydarzenie jest to cena bardzo korzystna i zachęcamy również do udziału w tym widowisku. Przypomnijmy 12 października, tak? 12 października. Panie Arturze, lada dzień, lada tydzień, może maksymalnie lada miesiąc, może stanie się przed taką informacją, a może i decyzją, co zrobić przy połączeniu OSIR-u z Aquazdrojem. Czy w ogóle już taką rzecz zakładacie, czy bo coraz głośniej się o tym mówi w mieście? Rzeczywiście, realizujemy podobne funkcje jak Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu, w pewnej mierze oczywiście, więc pojawiają się pomysły, projekty związane z tym, żeby połączyć te dwie organizacje. W tej chwili jeszcze nie ma ostatecznej decyzji, natomiast na pewno decyzja musi zostać podjęta jeszcze w tym roku budżetowym. Rozpatrywane są różne scenariusze. Myślę, że my przygotowujemy się do tego i te rozmowy na pewno będą dążyły do tego, żeby zorganizować to w taki sposób, ażeby miasto i jego funkcjonowanie, także w tej części sportowo-rekreacyjnej, było zorganizowane w sposób właściwy, zapewniający również mieszkańcom pełny dostęp do wszystkich funkcji. I na koniec chciałbym zapytać o rok szkolny, bo kończą się już wakacje, zostało niespełna 2 tygodnie do końca. Promocje wakacyjne się być może kończą. Czy już przewidujecie, ewentualnie zaplanowaliście już jakieś promocje dla dzieci i młodzieży szkolnej? W roku szkolnym oczywiście. Przede wszystkim najważniejsze będzie to, iż od początku roku szkolnego we współpracy z prezydentem i gminą Wałbrzych będziemy u nas na basenie organizować naukę pływania. Naukę pływania dla klas drugich i trzecich szkół podstawowych, dla wszystkich szkół. Więc codziennie od godziny 8 do 15 zajęcia wychowania fizycznego będą się odbywały u nas. Oczywiście nie wszystkie, ale mamy dla tych wszystkich uczniów klas drugich i trzecich naprawdę bardzo dobrą ofertę i możliwość nauki pływania na dobrze przygotowanym obiekcie z udziałem wykwalifikowanych, doświadczonych instruktorów, więc jeśli chodzi o dzieci szkolne, jest to bardzo dobra oferta. Panie Arturze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu. Państwu dziękuję za uwagę. Przypomnę tylko, że naszym gościem był pan Artur Wylandowski z Wałbrzyskiego Centrum Aktywnego Wypoczynku Aquazdrój.